Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Mateusza. Mateusza, 6 rozdział. Od początku do 23 wersetu. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. A zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni, jak obłudnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, ale Ojciec twój, który jest w ukryciu.
a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Te słowa Pana Jezusa są skierowane do ludzi, którzy słuchali Go w czasie, gdy On jeszcze w ciele chodził po ziemi. Było to przed wydaniem Pana Jezusa na śmierć, przed ukrzyżowaniem, przed złożeniem do grobu, przed wniebowstąpieniem, przed zesłaniem Ducha Świętego na wierzących w Pana Jezusa ludzi. Jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że te słowa nie są kierowane do nas, tylko dla nas. Jest to ważne rozróżnienie, dlatego że słuchacze, którzy tutaj słuchali, byli na podstawie jeszcze starotestamentowej. Jeszcze nie było Kościoła, jeszcze nie było tutaj zesłania Ducha Świętego i musimy mieć na uwadze to, że część tych zapisów będzie dopiero w przyszłości częścią tego, co widzimy jako nowe przymierze. Nowe przymierze, jak pokazuje nam wiele miejsc ze Starego Testamentu, jak i list do Hebrajczyków, dotyczy przede wszystkim Izraela i Judy. Jest obietnica, zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. I też jeżeli weźmiemy na przykład Mateusza 24 rozdział, widzimy okres, w którym te słowa będą miały szczególne znaczenie. Jest to moment, który zapowiadał prorok Daniel. I jest tu pokazane, że w pewnym momencie po pochwyceniu pojawi się człowiek grzechu. On zawrze przymierze na 7 lat. I ten człowiek stanie się atrakcyjny dla Izraela, bo zawrze z tym Izraelem przymierze na 7 lat. Będzie to tak dobrze, albo może lepiej niedobrze, sprawnie, bo to jest kondensowane zło. Będzie to tak sprawnie przeprowadzone przez tego człowieka, że naród izraelski da się oszukać i będzie myślał, że to jest ich długo oczekiwany Mesjasz. Jednakże ten człowiek, tak jak czytamy w liście do Tesaloniczan, ale też tutaj czytamy 24 rozdział, 15 werset, w połowie
tego 7-letniego okresu po 3,5 roku odsłoni swoje oblicze. Zabroni składania ofiar w świątyni izraelskiej, bo świątynia izraelska będzie wtedy odbudowana. I powie, że sam jest Bogiem. I powie, że należy go czcić. To spowoduje, że części Izraela, tym, którzy są wierni, spadną z oczu łuski. I Pan Jezus, 24 rozdział, 15 werset, mówi: gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. 16 werset. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. I widzimy, że to będzie nagła, szybka ucieczka. 21 werset mówi: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, i nie będzie. I ci ludzie, wierni Bogu, są przedstawieni także w objawieniu Jana. Dwunasty rozdział. Jest to przedstawione z użyciem obrazu, który widzieliśmy w śnie Józefa. Józef miał sen, w którym 12 gwiazd reprezentowało 12 pokoleń Izraela. Słońce i księżyc reprezentowały jego ojca i matkę. I tutaj 12 rozdział właśnie mówi o tym, o czym Pan Jezus mówił w 24 rozdziale. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię. Tutaj widzimy, że ta niewiasta to jest Izrael. Z Izraela pochodził według ciała Pan Jezus Chrystus. On jest tym chłopcem, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Został w niebo wzięty, czyli zostało porwane do Boga i do jego tronu. I ta niewiasta, wierny Izrael, uciekła w góry, w puste miejsce. Tu jest użyte słowo na pustynię. Generalnie na tereny, które będą poza zakresem kontroli tego człowieka grzechu i jego systemu. I jest powiedziane, że ma miejsce przygotowane przez Boga. I będzie żywiona przez 1260 dni. 1260 dni, inaczej 42 miesiące. Inaczej 3,5 roku. Widzimy tutaj wyraźnie, że ten wierny Izrael, do którego Pan Jezus Chrystus w 6 rozdziale kieruje te słowa,
ma mieć pewne charakterystyczne cechy, ale ponieważ z charakteru Bożego wynika to, że część tych cech również dotyczy nas, możemy mieć bardzo duży pożytek, biorąc pod uwagę pouczenia tego rozdziału. Pierwsza myśl, która się tu rzuca w oczy, to jest wspólna dla jałmużny, modlitwy i postu. Pan Jezus kładzie tu wyraźny nacisk. Nie na pokaz. Schowaj się, gdy czcisz Boga. Nie pokazuj ludziom. Oczywiście to jest właśnie typowe dla podłoża izraelskiego. Bo my w Nowym Testamencie mamy wyraźnie powiedziane, a chcę, aby wszyscy mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Więc byłoby błędem, gdyby ktoś, używając tych słów dla Izraela, kierowanych do wiernej właśnie tej niewiasty z 12 rozdziału objawienia, używał, żeby zakazać wiernemu chrześcijaninowi pomodlić się przed posiłkiem w restauracji. Nie, my mamy modlić się na każdym miejscu i nie wstydzić się tego, do kogo należymy. Mamy również głosić Ewangelię, mamy zachowywać się jak dzieci Boże na każdym miejscu publicznie. Oczywiście dalej jest prawdą, żeby nie robić tego na pokaz przed innymi wierzącymi. Czyli jeżeli, załóżmy, we wtorek taplam się w różnych swoich przyjemnościach i nagle widzę brata ze zboru i o 180 stopni zmieniam zachowanie na świętoszkowatego, to jest właśnie lekcja z tego rozdziału dla ciebie. Nie wolno tak robić. Jest zasadą, że my mamy na naszą Paschę ofiarowanego Chrystusa. I potem mamy wzorem Izraela mieć przez 7 dni prześniki. To nie jest tak, że masz żyć w niedzielę jak święty, a przez tydzień jak diabeł. To jest zaprzeczenie Ewangelii, którą znamy ze Słowa Bożego. Ewangelia uzdalnia nas do tego, żeby całe życie było przesiąknięte świętością, oddzieleniem dla Boga. Niedziela w Izraelu różniłaby się od pozostałego rozkładu dnia tylko tym, że nie ma wtedy zawodowej pracy. Natomiast dla nas każdy dzień mamy oceniać jednakowo święcie. To nie jest tak, że możesz sobie uznać, że niedziela jest dniem, żeby pokazywać swoją świętość, a od poniedziałku do soboty żyć tak, jakby Bóg w twoim życiu nie miał żadnego miejsca. I tutaj jałmużna miała być schowana, modlitwa miała być schowana, post miał być schowany, skarb również ma być schowany. Jeżeli mamy do czynienia z właściwym podejściem, to nie będziemy pobożności swojej wynosić przed ludźmi. Tak jak mówi 6 rozdział, 1 werset. Aby nas widziano. I tak właśnie było to groźne w tamtym czasie dla Izraelitów, którzy, wiemy, że Pan Jezus nazwał ich grobami pobielanymi, a wewnątrz byli pełni kości. Jałmużna miała być schowana, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Oczywiście my w naszym praktycznym życiu również mamy do zastosowania tą zasadę.
I między innymi dlatego, jak zbieramy zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła do zborów, żeby pierwszy dzień tygodnia odkładać to, co jest z pieniędzy na ofiary i na służbę Bożą, to nie mamy tacy. Mamy właśnie dlatego worek. Niech nie wie prawica Twoja, co czyni lewica. Nie jest to rzecz, którą mamy się chwalić, ile do tego worka wkładamy. Nie ma z tego żadnego pożytku, a Bóg widzi, ile wkładamy. Więc ta reguła dotycząca jałmużny, która w Izraelu miała charakter religijny i była jednym z obowiązków religijnych, ta reguła o tym, że ona ma być schowana, również dla nas ma tu pewnego rodzaju zastosowanie. Jeśli chodzi o modlitwę, też tu widać, że Pan Jezus naciska na to, żeby ona nie była na pokaz. I dwie grupy negatywne tutaj pokazuje Pan Jezus. Pierwsza obłudnicy, a druga poganie. Co robili obłudnicy? Obłudnicy, widać, że oni lubili odprawiać modły, robiąc po prostu teatr, aby pokazać się ludziom. Jest tu podany cel. Celem modlitwy nie jest, aby pokazać się ludziom. Cel modlitwy to jest rozmowa z Bogiem. Gdy modlisz się, mówisz do Boga, a Bóg odpowiada albo przez swoje słowo zapisane, albo przez słowo użyte przez Ducha Świętego, które już wcześniej zapamiętałeś. Więc generalnie jest to rozmowa ze Stwórcą. Modlitwa nie jest po to, żeby pokazać się ludziom. Modlitwa jest po to, żeby uwielbić Boga, żeby porozmawiać z Bogiem. Taki jest cel modlitwy. Oczywiście mamy w chrześcijańskim obowiązku zachowywanie pewnych zewnętrznych rzeczy związanych z modlitwą. Bracia powinni modlić się z odkrytą głową. W tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł dał zalecenia dla kościoła w Koryncie i dla nas wszystkich, bo list do Koryntian jest zatytułowany i wszystkim, którzy wzywają imienia Pana na każdym miejscu, czyli również dla nas, ale historycznie w tamtym czasie w Koryncie jeszcze nie było obyczaju takiego, żeby były jakieś tutaj kwestie związane ze zwyczajami nakrywania lub nienakrywania wśród otoczenia. Z kolei w Izraelu mężczyzna miał mieć nakrytą głowę w czasie, gdy modły odprawiał. I mężczyzna chrześcijański, w odróżnieniu od mężczyzny, który był pod zakonem, miał tą głowę mieć odkrytą. A ponieważ zalecenie jest w oczywisty sposób niezależne od mody ludzkiej, to kończy się ten fragment z tym zaleceniem, że to ma być czynione ze względu na aniołów. Nie ze względu na ludzi. Nie aby pokazać się ludziom, że mam odkrytą głowę w czasie modlitwy. Lub analogicznie, nakrytą głowę siostra powinna mieć w czasie modlitwy. Tylko ze względu na aniołów jest powiedziane, że kobieta ma mieć nakrytą głowę w czasie modlitwy i prorokowania ze względu na aniołów. Więc to pokazuje, że to nie jest zależne od mody. Aniołowie w ogóle się tą naszą modą nie interesują. Mieli dokładnie te same standardy 100 lat temu,
200 lat temu, 500 lat temu, 700 lat temu i będą je mieli aż do przyjścia Pana Jezusa po nas takie same. I dokładnie widzimy, że jest tutaj druga negatywna grupa. Poganie są wymienieni w 7 i 8 wersecie 6 rozdziału. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. I to jest właśnie to sedno. Bóg nie wysłuchuje nas ze względu na wielomówność. Psalm potępia ludzi do wielomówienia pochopnych. Jest to ważne, że modlitwa ma cel. Celem jest, aby spotkać się z Bogiem. Celem jest, aby wyrazić Bogu, czy to troski swojego serca, czy wyznać swój grzech, czy poprosić o coś, bo my potrzebujemy Bożej pomocy i jesteśmy od Boga zależni. Natomiast poganie mają obyczaje polegające na tym, żeby namnażać słowa. Są tak nauczeni. Myślą, że jak zmówią 10 zdrowasiek, to będzie lepiej niż gdy zmówią jedną. Gdy zmówią 10 Ojcze Nasz, to wyjednają pokutę, że to będzie im zaliczone na dobro. I tak dalej, i tak dalej. Poganie, którzy są od nas nieco dalej, mają różnego rodzaju, tak jak muzułmanie, 5 razy dziennie modlitwę, którą oczywiście nazywają tylko modlitwą, bo jest to recytacja zupełnie bez sensu dla wielu muzułman, bo nie znają arabskiego, a recytacja odbywa się w arabskim. Kiedyś miałem możliwość więcej porozmawiać z takim jednym muzułmaninem, Laminem. Był on bardzo gorliwym muzułmaninem, pochodził z zachodniej Afryki i nie znał arabskiego. Bardzo zabawny przypadek, bo on był czarnoskóry, a islam uczy, że żaden czarnoskóry nie trafi gdzie indziej, jak tylko do ich wymyślonego przez nich piekła, bo to jest religia rasistowska. Tylko biali trafią według tej religii do ichniego wyobrażenia raju. Tak samo śmiesznie wyglądają kobiety w tej religii, bo tylko biali mężczyźni będą według tej religii zbawieni. Jest to fałszywa, diabelska religia. I oni mają modlitwę 5 razy dziennie, to co nazywają modlitwą. Recytują ją według paciorków, zupełnie takich samych jak nasi polscy poganie, czyli różaniec. I wiele słów wymawiają. Ja kiedyś spytałem Lamina, jaką masz gwarancję, że ty nie przekręcasz słów? Przecież arabski jest bardzo trudny. Może ty tego Allaha wyzywasz, a nie chwalisz w tej modlitwie. No i to jest poważne zagrożenie. Jak się słucha tego typu wielokrotnie powtarzanych słów dla wielomówności, to jest to po pierwsze bezużyteczne, po drugie jest to całkowicie puste i niestety trzeba użyć słowa bardzo głupie. Zresztą Izajasz się z tego bardzo mocno naśmiewa w księdze Izajasza z tych kultów pogańskich, bo jest to po prostu zwyczajnie bardzo śmieszne. Idąc jeszcze dalej na wschód, mamy w Tybecie młynki modlitewne. To jest dopiero usprawnienie związane z modlitwą i techniką.
na młynku jest tekst modlitwy i oni kręcą tym. Potrafią tym naprawdę bardzo szybko kręcić i uważają, że jeden obrót to jest zmówiona jedna modlitwa. Jest to kompletna ciemność w ten sposób podchodzić do modlitwy. Modlitwa jest po to, żeby z Bogiem porozmawiać. Ona nie będzie bardziej wysłuchana, gdy będziemy bardziej wielomówni, ale też jest miejsce na wylanie duszy przed Panem, jeśli jest nam po prostu źle. I możemy, tak jak Hiskiasz, modlić się dłużej. Jeśli celem jest wypłakanie się przed Panem, to nie ma ograniczeń, to nie jest to, co tu jest zakazywane. Zakazywane jest bezmyślne recytowanie. I dalej mamy przykład takiej modlitwy, jaką ci Izraelici w czasie tego wygnania na pustynię będą mogli zwracać się do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Słowa Ojcze pokazują, że to jest wierna resztka Izraela. Święć się imię Twoje. Oni będą wtedy już oczekiwać na przyjście królestwa. Będzie to po czasie pochwycenia i królestwo Twoje jest punktem ich oczekiwań. Bądź wola Twoja. W tym czasie będzie całkowicie na ziemi zaprzeczone wszystko, co jest związane z wiernością Bogu. Człowiek grzechu będzie siedział w świątyni, podając się za Boga. Bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oni uciekną ze swoich domów, tacy jacy są. Nie będą mieli nic innego do jedzenia, jak tylko to, co da im Bóg. Będzie to bardzo podobna sytuacja do tej, gdy Izrael kroczył przez pustynię i był karmiony przez Boga przez 40 lat. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jednoznacznie widać tu zakonną podstawę, ponieważ w chrześcijaństwie mamy obowiązek odpuszczać winy naszym winowajcom, ale nie jest tak jak tutaj w 12 i 14 i 15 wersecie obwarowane to sytuacją, że jeśli nie będzie przez nas odpuszczone, to nam będzie zatrzymane i trafimy do piekła. Natomiast ci, którzy są oparci o zakon, mają obowiązek wybaczyć, aby sami mieli wybaczone. Czytamy to m.in. w Pięcioksięgu Mojżesza. My z kolei najpierw mamy wybaczone, jesteśmy zamieszkani wtedy w momencie nawrócenia przez Ducha Świętego. Ten Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach i jesteśmy w stanie wtedy przebaczyć innym. Kolejny punkt. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I trzeci element związany z tym rozdziałem to jest post. Post, co do zasady, jest to wstrzymywanie się od pokarmów po to, aby przypodobać się Bogu. W chrześcijańskiej duchowości post w zasadzie poza Dziejami Apostolskimi nigdzie już nie jest eksponowany. I jest to dosyć ważne, żebyśmy rozumieli, że jeśli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, to one są bardzo podobne do drugiej Księgi Mojżeszowej. Tak jak w drugiej Księdze Mojżeszowej Izrael wychodził z Egiptu, tak Dzieje Apostolskie opisują wychodzenie chrześcijan z judaizmu. I dlatego resztkowe, przejściowe formy w Dziejach Apostolskich jeszcze się pojawiają. Ni to judaizm, ni to chrześcijaństwo.
I musimy być dlatego czujni. I zobaczyć, że na przykład w Dziejach Apostolskich 15 rozdział jest wyraźnie wskazane mocne ograniczenie tego, czego wymaga się od chrześcijan z zakresu wspólnego z judaizmem. I nie ma tam między innymi obowiązku postu wymienionego przez apostołów. Oczywiście, jeśli ktoś praktykuje ten post, to z pewnością podobnie jak mówienie językami. Apostoł mówi językami, mówić nie zabraniajcie, a potem dodaje niech modli się na tym języku sobie i Bogu. I z tego też widzimy, że jeśli ktoś upiera się przy swoim, aby pościć, to ta reguła go obowiązuje. Nikt z ludzi ma o tym nie wiedzieć. Nie jest to coś, co masz robić, żeby się pochwalić przed innymi wierzącymi. Inaczej odbierasz zapłatę swoją. Widać tu ewidentnie podstawę handlową. Robię coś, żeby przekupić Boga. I z tego względu widzimy często powtarzające się: zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, 16 werset. I 6:2. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. 6:5. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ci ludzie, którzy robią to na pokaz, robią to dla ludzkiego poklasku. I jeśli faktycznie zrobią to przed ludźmi, to otrzymują ludzki poklask. Otrzymali zapłatę swoją. Natomiast Bóg z takimi ludźmi na podstawie przedstawienia cyrkowego, które oni robią, nie ma żadnych obietnic z tym związanych. Bóg nie obiecał, że jeśli będzie wykonywana na pokaz modlitwa, wykonywana na pokaz jałmużna, wykonywany na pokaz post, to że on się do tego przyzna. Prawdziwy skarb jest opisany w 19 do 21 wersetu i on też jest ukryty. Też jest tutaj wyraźnie podkreślone, że generalną zasadą jest to, że ludzie Boży mają skarb w niebie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I widzimy tę myśl powtórzoną później w listach Pawła, kiedy on mówi, że któż jest koroną chwały, jak nie wy. I mówi to do wierzących. Wierzący, w których wykonujemy pracę przez rozmawianie z nimi w sposób pożyteczny, czy w inny sposób budując wierzących, to oni są naszymi diamencikami w niebie. Są naszym złotem, są naszym srebrem, które nie niszczeje. W 3 rozdziale 1 listu do Koryntian jest też pokazane, że jest to budowla, którą wznosimy. Jeśli wznosimy ją z patyków jakiegoś siana, drewna, innego palnego materiału, to to nie przetrwa. Natomiast tylko to, co uzyskamy przez swoją pracę, co ma wieczną trwałość i jest skarbem w niebie, tylko to ma jakąkolwiek wartość. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jest to bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na wszystko na tym świecie przez pryzmat objawienia
Bożego. Wtedy mamy zdrowe spojrzenie, jeżeli patrzymy na sprawy tak, jak patrzy Bóg. Tak jak Bóg zakomunikował nam, że dla Niego jest to cenne i drogie. Nie ma tutaj możliwości, żeby człowiek, stosując swoje ludzkie rozwiązania, mógł mieć zdrową praktykę i zdrową naukę. I jest to bardzo ważne, że jeżeli wymieszamy ludzkie myślenie z Bożym objawieniem, to będzie to nie światło, tylko co najwyżej jakieś półcienie i będą one bardzo zwodnicze. Jest to bardzo niebezpieczne, jeśli mieszamy ludzki sposób patrzenia z patrzeniem Bożym. Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Bóg patrzy na serce. Bóg nie lubi przedstawień, które ludzie robią, aby się ludziom podobać, tylko Bóg patrzy na serce. A te pojedyncze, niewielkie, zewnętrzne reguły, które nam narzucił, mamy w chrześcijaństwie praktykować, dlatego że On jest Bogiem i ma prawo oczekiwać tego, co określił. On określa, jak mamy w tym świecie chodzić. Tych reguł dotyczących naszego codziennego chodzenia jest niewiele, ale to niewiele należy zachowywać, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo.